Znajdujemy się w pracowni gitar. Witam serdecznie, Andrzej Ostrowski. Kawka weszła. Słyszałem, że coś w temacie ukulelowym ostatnio robicie. Tak, ponieważ jak wskazuje dość wyraźnie nazwa naszej marki, pracownia gitar, naprawiamy głównie mandoliny i budujemy ukulela, prawda? Także wszystko jest na miejscu. Generalnie to, co Państwo możecie obejrzeć tutaj wszędzie naokoło, to bajzer, który jest skutkiem naszej pracy serwisowej, ponieważ na co dzień pracujemy głównie jako serwis instrumentów szarpanych. Aczkolwiek na samym początku naszego istnienia, 2 lata temu, budowaliśmy ukulela, skończyliśmy ten proceder około roku temu i właśnie wracamy do niego z wielką pompą. Jesteśmy już praktycznie po całym etapie preprodukcyjnym i produkcję zaczniemy tak naprawdę w ciągu najbliższych tygodni. Co mogę Wam pokazać poza syfem, który generujemy podczas pracy? O, pokażę Wam molda, którego mamy. Więc tak, mamy takiego molda, to jest mold na... Molda, czyli? Czyli kopyto, pozytyw i negatyw, nie wiem jak to określić inaczej. Jest to naszego własnego designu narzędzie do gięcia boczków, a potem opracowywania korpusów instrumentów. Nie pokażę Wam teraz, jak dokładnie to się robi, bo to jest dość czasochłonna procedura, natomiast wkładamy tutaj boczek, kiedy jeszcze jest kawałkiem po prostu obłogu 2 mm. Odpowiednio go gniemy wcześniej na giętarce i nawilżamy. Potem dociskamy go takim pozytywem, bo to jest negatyw, to jest pozytyw. Potem zakładamy to samo z drugiej strony, w dużym uproszczeniu. Składamy to wszystko razem, ściskamy i czekamy dzień, aż to wyschnie. I uzyskujemy coś na kształt tego, na skutek tego działania. To jest bardzo prototypowa wersja. Jest wklejonym już kerfingiem. Tutaj mamy wersję, która służy nam za pudełko. Też na tym modelu już zrobiona. Wersję z plecami machoniowymi i boczkami z mango. I mniej więcej tego kształtu, znaczy dokładnie tego kształtu będą instrumenty, które tu powstaną lada chwila, natomiast będą głębsze. Ten instrument jest, znaczy to ma być instrument, czy miał być instrument, czysto elektroakustyczny, więc on siłą rzeczy jest węższy, czy tam cieńszy, zależy jak to patrzeć, a nasze korpusy będą bardziej tej grubości. I to jest ten sam kształt, to jest w ogóle pierwszy prototyp pudła rezonansowego, który powstał właśnie w tym moldzie nowym. I to jest oczywiście sopran. Poza tym mamy teraz właśnie w produkcji moldy do tenorów i do koncertów, więc będziemy mieć pełen zakres sopran, koncert, tenor, instrumentów. Będziemy robić instrumenty tylko i wyłącznie z litymi płytami i z litymi plecami. Natomiast zastanawiamy się mocno nad tym, żeby robić instrumenty z boczkami litymi i z boczkami z laminatu, to znaczy z 3 warstw fornirów, ponieważ to jest trochę tańsze i można by wtedy w produkcji po prostu, więc można trochę by taniej wysunąć taki instrument, a też boczki nie grają, to znaczy boczki, jeśli są dobrze wykonane z laminatu, to one nie wpływają na brzmienie, w sensie... Ani na plus, ani na minus nie będzie różnicy większej. Tak, znaczy na pewno znajdą się ludzie, którzy będą polemizować, ja chętnie w taką polemikę wejdę. Natomiast no, nie sądzę, żeby byłaby opcja obronienia takich rzeczy jak brzmienie boczków. Brzmienie pleców, ja na przykład jestem zwolennikiem tej teorii, że plecy grają w instrumentach powiedzmy odgitarowych, szarpanych. I kształt pleców i materiał, z którego są zrobione, jednak ma znaczenie. Znacznie mniejsze oczywiście niż płyta wierzchnia, natomiast boczki... Różnie. Plecki płaskie są, czy tu będziecie też robić takie wybrzuszenie? Płaskie, ale mamy już też zamówionego właśnie Radius Disha, więc będziemy robić wybrzuszone, szczególnie w koncertach i w tenorach. W sopranach zobaczymy. Być może zrobimy 2 wersje, no bo znowu ta technologia, gdzie to jest płaskie, jest szybsza, więc pewnie mogłaby być tańsza. No, technologia, w której robimy boczki, przepraszam, plecy,
refleksowane, tudzież gięte, jest bardziej długotrwała, bardziej skomplikowana, więc siłą rzeczy też jest droższa. Zobaczymy. No, będziemy mieć niedługo możliwości zrobienia obu tych opcji i będziemy się wtedy decydować, na którą z tych opcji stawiamy, a może właśnie zrobimy obie, to się przekonamy. Raczej koncerty i tenory będziemy robić tylko z giętymi boczkami, bo one niestety z płaskimi zazwyczaj brzmią płasko. Nie ma tam za bardzo gdzie się odbić ten dźwięk, skumulować i one potem nie chcą jakoś super wybrzmiewać dobrze. Na razie planujemy robić tylko slotted headstocki, zwężane ku górze, tak jak mamy w gitarach akustycznych, niektórych elektrycznych, niektórych ukulelach też, bo takie sobie zamówiliśmy jigi. Zobaczymy, na czym to stanie. Natomiast jesteśmy, ja osobiście jestem wielkim fanem tych słodych headstocków, tak jak powiem w tej kaszy, nie? Tylko że nasz będzie dokładnie 180 stopni obrócony, czyli będzie się zwężał ku górze, rozszerzał ku dołowi. Planujemy zbroić instrumenty w klucze Rubnera, ponieważ mamy taką ostrą wkrętę na to, żeby stosować jak najwięcej materiałów i części pochodzących nie z Dalekiego Wschodu, tylko raczej z Europy, ewentualnie ze Stanów. Rubner jest produkcji, zdaje się, niemieckiej, bo w tej jaskini z tym troglodytowym. Mhm. Jakie to będą klucze? Mogę wam pokazać chyba nawet. To są klucze Rubnera, które już sobie kupiliśmy, bo jak projektowałem właśnie wszystkie jigi już pod produkcję instrumentu, to musiałem wiedzieć, pod jakie klucze będziemy go robić, bo niestety chociażby te wymiary wszystkie, one muszą się zgadzać. Jeśli chce się robić slotted headstock, to te sloty muszą być odpowiedniej długości, szerokości i tak dalej. One są też w wersji chromowanej, więc planujemy też oczywiście robić wersję, jeśli ktoś woli srebro od złota, to srebrne. Też jeśli chodzi o progi, to planujemy robić zarówno instrumenty z Pro Evo Goldami Jazzcara, czyli ze złotymi progami, jak i normalnie z niklowymi progami, pewnie też Jazzcara, zobaczymy jeszcze. No, Synthoms raczej teraz nie dostaniemy, bo to jest białoruska marka. Ile to będzie trwało, taka produkcja takiego instrumentu? Chcielibyśmy zamknąć całość pracy nad jednym instrumentem w 18 do 20 roboczogodzin docelowo. Więc myślę, że na razie przez pierwszy rok tak realnie to będzie około 40-50 roboczogodzin na instrument. Albo więcej, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na razie te ukulele, które robiliśmy dotychczas, robiliśmy wszystkie zupełnie ręcznie, jakby. Nie? W takich metodach bardzo rzemieślniczych, bez żadnej technologii praktycznie produkcji, no to wtedy to było gdzieś w okolicach 25-30 roboczogodzin na instrument. To były instrumenty takie mocno sote. Niestety my je wszystkie już sprzedaliśmy, więc ja wam nie mogę nawet dzisiaj pokazać żadnego instrumentu, który wykonaliśmy. Natomiast one nie miały rozety, miały bindingi tylko na boczkach, nie miały robionych purfingów żadnych. A chcemy też robić takie rzeczy, więc zakładam, że to może zabrać dodatkowy czas. Także no zobaczymy. Na pewno chcemy zrobić to. Na pewno chcemy zredukować ten czas, natomiast no na pewno nie kosztem, nie wiem, jakości wykończenia, nie? Bo to jest dla nas najistotniejsze, bo też nie ukrywam, że no nie produkujemy instrumentów tanich. To jest ręczna robota. Robiona całkowicie w Polsce przez firmę, a nie gdzieś tam pod stołem w piwnicy, i w związku z tym też ja nie mam zamiaru oszukiwać, że to mają być jakieś tanie instrumenty. One no, może nie będą kosztować tyle co turkowiaka ukule za 10 tysięcy, ale na pewno mniej niż 1000 zł to nie damy rady tego wyceniać. Moim osobiście takim ostatecznym celem byłoby zrealizowanie technologii produkcji, w której moglibyśmy produkować ukulele w całości z drewna, w takiej premium jakości, naprawdę, że nie ma się do czego przyczepić,
bardzo wygodnie ustawione i móc je sprzedawać w cenie detalicznej po wszystkich podatkach za 1200 zł za koncert. Nie? Mhm. Mam nadzieję, że nam się uda do tego dotrzeć w jakimś tam momencie. Oczywiście mówię o dzisiejszej wartości złotówek. Natomiast to jest takie moje marzenie, żeby móc robić ukulele, które mimo... No bo 1200 zł za ukulele to jest dużo. Natomiast jak za ręcznie robiony w Polsce instrument to jest bardzo mało, jaki to nie był instrument. I bardzo chciałbym móc umożliwić, że tak powiem, korzystanie z instrumentów tworzonych w Polsce, w całości w Polsce przez polskich Polaków, w tym sensie, że lokalnie, nie? Przez ludzi, którzy mieszkają po prostu obok ciebie. Ale żeby to było w takiej kwocie, żeby każdego było na to stać, nie? Jednego za jedną pensję, drugiego za roczną pensję, ale jednak żeby to było osiągalne, żeby to nie była abstrakcyjna kwota dla kolekcjonerów, nie? Bo my też nie chcemy budować instrumentów kolekcjonerskich, to chcemy budować instrumenty, które będą grać, nie? I które będzie można używać, które też z uwagi na to, że będą w całości z drewna i to takiego porządnego, tutaj widać drewno, tego nie pokazaliśmy, to jest ważne. My kupiliśmy już jakiś czas temu drewno. Kupiliśmy teraz w zimę dużo drewna w górach polskich od takiego jednego lutnika. Pozdrawiam serdecznie. I to jest drewno świerk i jawor. To jest drewno, które było wycinane w 2010 roku. W związku z czym ono dzisiaj ma 12 lat sezonowania już w klinach, więc ono już jest w bardzo dobrym stanie, można je tak naprawdę dzisiaj przerabiać. Więc nie boimy się o materiał, bo mamy go na tyle dużo, żeby móc startować i jest on takiej jakości, że na pewno nas nie zawiedzie. A to jest też bardzo ważna rzecz, bo z drewnem jest trudno, drewno też jest drogie i jest coraz droższe i co gorsza jeszcze coraz trudniej dostępne. Kupiliśmy też trochę egzotyków 2 lata temu, jak zaczynaliśmy, więc one dzisiaj mają 4-5 lat sezonowania, bo kupowaliśmy jako 2-3-letnie. Także materiałów, mówię, z materiałami chyba wielkiego problemu nie mamy w tym momencie. No ale też kwestie właśnie ceny instrumentów są istotne, bo chcemy, żeby to kupowali ludzie, którzy będą grać na tym, a nie powieszą na ścianie i będą szpanować kolegom, że kupili super drogi instrument i w sumie to nawet nie wiedzą, co to za instrument. To nie to.